Dzień dobry, witamy Państwa z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu drugiej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, Górnik Zabrze, wynik 2-0. Witam trenera drużyny gości, pana Jana Urbana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie trenerze, i oddaję głos z prośbą o podsumowanie spotkania. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie tak wyglądał. I to, co żeśmy przekazali zawodnikom, sprawdziło się. Warta gra zupełnie inaczej niż chociażby w tamtym roku. Szuka bardziej bezpośrednio bramki przeciwnika. Dużo długich piłek, dużo stałych fragmentów gry, rzutów z autu. I właściwie do bramki, można powiedzieć, nawet do końca pierwszej połowy, Warta nie stworzyła sobie żadnej sytuacji. Gdyby nie ten rzut karny, to ta pierwsza połowa zakończyłaby się wynikiem 0-0. Myśmy próbowali, mieliśmy posiadanie piłki, staraliśmy się grać z jednej strony na drugą, ale zabrakło nam po prostu jakości, żeby wymanewrować linię defensywną złożoną z wielu zawodników. Jedna sytuacja Sekulicza w pierwszej połowie i nic więcej. W drugiej połowie podobny scenariusz jak w pierwszej, natomiast druga bramka po stałym fragmencie gry już ustawiła mecz. Warta kontrolowała do końca przebieg spotkania, nawet mogła podwyższyć ten wynik. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Teraz trener jest do państwa dyspozycji. Proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Ja będę udzielał głosu. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Radio Ogrodu Rozwarta 81. No to ja bym chciał dopytać o dwie kwestie. Pierwsza kwestia, sprawa Kostasa. Co się wydarzyło? To nie jest taka naturalna sprawa, że na początku meczu coś się z nim stało jeszcze w debiucie. Czy to jest kwestia jakiegoś urazu, złej rozgrywki? Nie, wydaje mi się, że jest to normalne, po prostu kontuzja, jakiś uraz mięśniowy, nie wiemy na tę chwilę, czy to jest coś bardziej poważnego, czy też nie. Zresztą taka podobna sytuacja miała miejsce w sparingu, który żeśmy grali w Krakowie. Siplak również złapał taką kontuzję. Nie, dla mnie to normalna sytuacja, rozgrzewka z całym zespołem, nikomu innemu nic się nie stało, jeśli chodzi o takiego rodzaju uraz. Nie, rozgrzewka okej, w porządku, widocznie, nie wiem. No trudno mi wytłumaczyć, dlaczego akurat tak się stało, ale nie, to nie jest kwestia złej rozgrzewki na przykład. Dobrze, no to teraz przejdziemy do troszeczkę poważniejszych spraw, Państwa. Sytuacja z tego typu, co jest przyczyną tej niemocy Górnika? Musimy sobie to prawie w oczy powiedzieć, że coś jest nie tak, czegoś ciągle brakuje. Do 16 metra wygląda to jeszcze w miarę okej. Przychodzi moment 16 metra. I co się dzieje, czy jest jakaś recepta na to? Czy jest pan w stanie coś powiedzieć? No ale nie ma problemu. Oczywiście, że jestem w stanie powiedzieć, ile mieliśmy sytuacji albo wykreowaliśmy sytuacji. Jedną w pierwszej połowie, tak jak mówiłem, Sekulicza, w drugiej połowie Lukoszek głową miał fajną sytuację. Nie trafił i na koniec strzał Musiolika. Po pierwsze, wprowadzamy nowych zawodników. Nie mamy szczęścia, bo jeden i drugi, mam na myśli Siplak i Kostas, złapali kontuzję. Musiolik dopiero wchodzi. Musiolik nie grał przez 2,5 miesiąca. Nie tyle, że nie grał, nie trenował, bo był kontuzjowany. Potrzebuje na pewno czasu. Można powiedzieć, że spodziewamy się dużo więcej po Enalim, który wszedł, który dysponuje znakomitą szybkością i na razie nie pokazuje tej gry, jak potrafi grać, bośmy go oglądali i wiemy, że potrafi zdecydowanie więcej. I jeśli tak się dzieje, to znaczy, że gramy z zawodnikami z tamtego sezonu, a wielu nie ma po prostu, nie? Brakuje nam jakości na dzień dzisiejszy. Musimy nad tym pracować, musimy stwarzać więcej sytuacji bramkowych, bo jak nie, no to będziemy się męczyć. Na pewno wyglądało to zupełnie inaczej niż w ostatnim spotkaniu z Radomiakiem, gdzie przez prawie całe spotkanie albo bardzo mało momentów było, kiedy myśmy mieli piłkę, żebyśmy dominowali w tym spotkaniu. W dzisiejszym tak było, natomiast nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe
I jeśli tego nie poprawimy, to będziemy cierpieć. Będziemy cierpieć. A może pan jeszcze dopytał, tak na sekundę. Brakuje tej jakości jeszcze. Czy domaga się pan jeszcze takich transferów? Dojdzie na pewno ktoś do nas, na pewno ktoś dojdzie. Tak, tak. Natomiast no ja bym chciał mieć wszystkich zawodników do dyspozycji przede wszystkim, żeby wtedy jest rywalizacja między nimi, ten poziom treningu się podnosi. Na dzień dzisiejszy tego nie mamy, po prostu tego nie mamy, ale nie no. Takie życie piłkarskie w tym momencie. Przegraliśmy dwa spotkania. Wydaje mi się, że wyglądało to lepiej na pewno niż z Radomiakiem. Natomiast to nie jest żadne pocieszenie, bo przegraliśmy mecz. Wracamy do domu bez punktów i gramy bardzo, bardzo ważne spotkanie z Piastem Gliwice na własnym terenie. Dziękuję. Dziękuję. To proszę bardzo. Dzień dobry, trenerze. Moje pytanie. No mam wrażenie, że drugi mecz z rzędu bardzo niewidoczny jest Łukasz Podolski, gwiazda poprzedniego sezonu. Jak pan uważa, z czego to wynika i czy może pan powiedzieć o tym, co więcej? Wydaje mi się, że nie ma takich gwiazd w piłce nożnej, które same ciągną zespół. Zespół musi pomóc takiej gwieździe zabłysnąć i wtedy ona jest ponad wszystkich. Natomiast no nas to trochę kosztuje ogólnie gra całego zespołu i Lukasowi nie jest łatwo, tak jak to było w tamtym sezonie. Wtedy, kiedy drużyna gra lepiej, takim zawodnikom z taką jakością jak ma Lukas też jest zdecydowanie lepiej. Natomiast no, w meczu z Radomiakiem myśmy bardzo rzadko byli, że tak powiem, przy piłce. Natomiast dzisiaj nam było bardzo trudno rozmontować drużynę Warty, gdyż no, broniła się bardzo umiejętnie i gra atakiem pozycyjnym. No to nie jest łatwa sprawa, stąd też my też nie wytworzyliśmy sobie wielu dogodnych sytuacji, ale zresztą podobnie było w meczu Warty z Pogonią, gdzie Pogonia owszem wygrała spotkanie, ale miała wiele trudności ze stwarzaniem sobie sytuacji, bo Warta naprawdę umiejętnie się broniła. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Karina. Dzień dobry. Przed meczem z Wartą Poznaniem wspomniał trener, że oczekuje reakcji po tym, co wydarzyło się z Radomiakiem Radom. Nadal w koncie wciąż jest 0 punktów. Czy trener nie obawia się, że ta reakcja przyjdzie trochę za późno? Nie, bo zaczynamy sezon dopiero, także nie można się tego akurat objawiać. Natomiast moim zdaniem uważam, że była reakcja. Oczywiście mecz jest przegrany, ale jeśli chodzi o samą grę, to na pewno była poprawa w stosunku do spotkania z Radomiakiem. A czy system gry Warty Poznań pana rozpoczął w jakimś aspekcie? Nie. Wydaje mi się, że Warta gra podobnie, także nie. Dziękuję, nie ma więcej pytań. Kończymy pierwszą część konferencji. Za chwilkę.